Poniedziałek, 10 lutego, Anita Stefańska-Pluskota, witam Państwa. Zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w wydaniu wrócimy do tematu stanu rudery przy ulicy Pruchnika. W informacjach też o tym, czego nauczyli się uczniowie TPS-u za granicą. W wydaniu również przeboje w wykonaniu młodych piotrkowskich wokalistów. Minęły ponad 3 lata od wydarzeń, które miały miejsce dokładnie 15 września 2016 roku. Wówczas zawaliła się część ściany pustostanu po byłym zakładzie Metalplast. Czy właściciel budynku odpowiedział za zaniedbania i czy jest szansa, że zagrażający bezpieczeństwu budynek wreszcie zostanie rozebrany? Na początek cofnijmy się w czasie. O kłopotach z budynkiem i prawdopodobnym waleniu się części ściany fasadowej strażaków zaalarmowali strażnicy miejscy, którzy w pustostanie szukali osób bezdomnych. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że w budynku, który jest wyłączony z użytkowania, przybywa jedna osoba bezdomna. Ta osoba została ewakuowana. Na miejscu strażacy dokonali oględzin budynku od środka, a także przy użyciu strażackiej drabiny z zewnątrz. W ten sposób sprawdzali, w jakim stanie jest konstrukcja i czy również oberwanie stropu z częścią dachu nastąpiło w czwartek. Z ustaleń strażaków konsultowanych z inspektorem nadzoru budowlanego wynika, że oberwaniu uległa tylko część ściany na wysokości 12 metrów. Uznano również, że istnieje realne zagrożenie dalszego pękania i w konsekwencji zawalenia się budynku. Co zamierzacie tutaj zrobić? No przede wszystkim zabezpieczyć tutaj ten okoliczny teren, czyli chodnik, no i kawałek ulicy. Czyli jakimś tam trwalszym ogrodzeniem, żeby no tutaj nie odbywał się ruch w tym fragmencie, no ze względu na stan budynku, no taki niepewny. Od tego momentu rozpoczęła się batalia o rozbiórkę budynku. Efekt, jak widać, żaden. Od wydarzeń z września 2016 roku do dziś ulica Pruchnika przeszła modernizację. Skomplikowaną, bo trzeba było pracę prowadzić tak, by budynek się nie zawalił. Ulicę odremontowano, a aby chronić ludzi przed ewentualnym obsypaniem się fragmentów ścian rudery, powstała wiata ochronna. Wobec właściciela zastosowano kroki prawne. W maju 2017 roku zapadł wyrok skazujący go, uznając mężczyznę za winnego spowodowania niebezpieczeństwa na życie i zdrowie ludzi poprzez nienależyte zabezpieczenie budynku i doprowadzenie do osunięcia się ściany. Sąd na właściciela nałożył karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz grzywnę w wysokości 200 stawek dziennych. Zasądzona kara nie spowodowała refleksji i w efekcie wywiązania się z obowiązku zabezpieczenia rudery. Ta stoi w najlepsze i dalej niszczeje. W tej sprawie stanowiska przed kamerą nie chciał zająć przedstawiciel nadzoru budowlanego. Jak poinformowano nas w trakcie rozmowy telefonicznej, sprawa jest patowa, bo mimo monitów właściciel budynku twierdzi, że z ruderą nic nie zrobi, bo na rozbiórkę nie ma funduszy. Natomiast nadzór budowlany nie ma kroków prawnych, by go do tego zmusić. Kiedyś było ich wielu. Mieli swoje małe lub większe zakłady, sztandary i cechy. Teraz rzemieślników jak na lekarstwo, a i przynależność do cechu zdarza się coraz rzadziej. W niedzielę w kościele ojców Bernardynów odprawiona została uroczysta msza święta w intencji piotrkowskiego rzemiosła. W niedzielnym nabożeństwie wzięli udział zrzeszeni w cechu rzemieślnicy, przedsiębiorcy prowadzący działalność i ich rodziny. Uroczysta liturgia to wieloletnia tradycja rzemieślników zrzeszonych w piotrkowskim cechu rzemiosł różnych. Tradycja, która niestety zanika, o czym z ubolewaniem mówią starsi mistrzowie. Był czas, kiedy mszę świętą dla wszystkich rzemieślników poprzedzały msze branżowe. A warto pielęgnować poczucie przynależności pomimo różnych niedogodności, mówią obecni na mszy świętej rzemieślnicy. Powinniśmy mieć poczucie własne, że dobrze jest być w organizacji, dobrze jest wymieniać poglądy, dobrze mieć, przekazywać doświadczenia młodszym pokoleniom. To zostało zaprzepaszczone przez ustawę o podmiotach gospodarczych. Uroczyste nabożeństwo uświetniła obecność sztandarów oraz reprezentacyjne togi starszych cechu z piotrkowskiego cechu rzemiosł różnych. Start kampanii prezydenckiej w regionie piotrkowskim zainaugurowała dziś Platforma Obywatelska.
O działaniach i programie wyborczym dla regionu mówił podczas konferencji poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Grabarczyk. Pierwsze działania, które w regionie podejmuje Platforma Obywatelska, to zebranie podpisów poparcia kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. To ważne wybory. To jest także ważne zadanie dla Platformy Obywatelskiej, aby zdobyć jak największe poparcie dla kandydatki Platformy Obywatelskiej, pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. To nasze pierwsze spotkanie w tej kampanii. W ubiegłym tygodniu pani marszałek Sejmu zarządziła wybory, które odbędą się 10 maja bieżącego roku. Rozpoczynamy akcję zbierania podpisów poparcia pod kandydaturą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jak zapowiedział Cezary Grabarczyk, w trakcie kampanii podnoszone będą kwestie jakości dróg i wsparcia finansowego małych miejscowości. Obecnie układany jest kalendarz spotkań kandydatki w terenie. W Piotrkowie Trybunalskim Kidawa-Błońska ma pojawić się w pierwszej połowie kampanii. Praca, nauka i zwiedzanie. Na takie atrakcje mogli liczyć uczniowie trzecich klas Technikum Mechaniczno-Elektronicznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie. Uczniowie wybrali się na miesięczne praktyki do Bolonii. Po powrocie z praktyk młodzież podzieliła się swoimi wspomnieniami i doświadczeniami zawodowymi z innymi uczniami. To była prawdziwa lekcja dorosłości. Młodzież pojechała po to, by sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę, pracując w włoskich firmach. Jak mówili, to było dla nich nie tylko doświadczenie zawodowe, ale także cenna wskazówka na przyszłość. Byliśmy tam traktowani jak rzeczywiście pracownicy takiej dobrej firmy, od których oczekuje się czegoś więcej. I dzięki tym wymaganiom, dzięki temu, że ta nasza praca została też wykorzystana później w dalszych projektach tej firmy, zostaliśmy jakoś tak zmotywowani do tego wszystkiego. Tak naprawdę pokazali mi, jak wyglądają realia, jeżeli chodzi o programistykę, szczególnie w dziale właśnie robienia stron internetowych. Dzięki tej pracy pokazali mi, że przedmiot, który uważałem za trywialny w szkole, aktualnie wiem, że jest bardzo przydatny i powinienem się uczyć i aktualnie właśnie się doszkalam nie dość, że w szkole, to prywatnie dochodzę, żeby polepszyć po prostu w tym dziale wiedzę. Po pracy był też czas na zwiedzanie okolicy. Uczniowie pokazali kolegom i koleżankom zdjęcia z wyjazdów. Taka lekcja pokazowa z pewnością zachęciła kolejnych uczniów do udziału w zagranicznych praktykach. Następna grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 pojedzie do Grecji. W sobotę w Mediatece miejsce miała już piąta edycja piotrkowskich Trybunałów Gier Planszowych. Tym razem serca uczestników podbijały gry o większym stopniu trudności. Trybunały Gier Planszowych stanowią dobrą okazję, by zagrać w planszówki, te mniej i te bardziej znane. By wziąć udział w rozgrywce, trzeba chcieć. Jedyny wymóg to posiadanie karty bibliotecznej, no i oczywiście chęć wyjścia z domu i przyjścia do nas. Kartę biblioteczną można założyć bez żadnego problemu, tak? Od razu na miejscu? Tak, oczywiście. Można założyć przy wejściu kartę biblioteczną od ręki. Wśród zgromadzonych na trybunałach gier można było znaleźć takie, które mają swoje odpowiedniki w wersji elektronicznej. Jednak jak twierdzą uczestnicy, większy urok mają wersje papierowe, bo związane z nimi emocje ciężko jest zastąpić emocjami przed monitorem. Wersje papierowe są o tyle jeszcze ciekawe, że można zobaczyć dokładnie emocje na twarzach tych osób. Można też coś wyczytać ciekawego. Poznaje się wiele ciekawych właśnie osobowości przez granie w gry. Zwolennicy gier planszowych potrafią nie tylko toczyć ciekawe boje na planszach, ale wiedzą również, jak sobie poradzić z porażką. No wtedy trzeba wziąć głęboki oddech, powiedzieć trudno i zagrać jeszcze raz. Bardzo często widzę już, że na przykład kiedy gramy w karty Magic the Gathering, jak nie mam jakiejś ręki, coś mi nie podeszło w kartach, no to jednak czuję, że pogodzić się trzeba z tą porażką. Czyli bez żadnej takiej ekspresji, tylko na spokojnie wszystko? Nie, wiele rzeczy trzeba przyjąć na spokojnie i z takim chłodem. W Mediatece można było zmierzyć się ze swoimi znajomymi, jak z dopiero co poznanymi miłośnikami gier. Kto był odważny, mógł zmierzyć się z Piotrem, z mistrzem województwa łódzkiego. Udało nam się zająć 6. miejsce na drużynowych mistrzostwach Polski, Warhammer Underworlds. W składzie ja, Mateusz Mojka oraz Piotr Bąk. Dodatkowo w wakacje zarówno mi, jak i Mateuszowi z tej samej drużyny udało się osiągnąć pierwsze miejsce w łódzkiem. Co jest potrzebne właśnie, żeby dołączyć? Żeby dołączyć i spróbować swoich sił? Absolutnie nic. Mamy swoje armie wypuszczalniowe, mamy swoje bandy wypuszczalniowe. Pomożemy złożyć talię, rozpiskę, doradzimy. Jeżeli się wkręcisz, to
to wtedy po prostu zaczynasz kupować swoje modele i idzie to normalnym, naturalnym torem. Fani Warhammer Underlords mogą znaleźć się na facebookowej grupie piotrkowskich graczy Pole Rażenia. Kolejne spotkanie przy planszówkach odbędzie się w maju. Majka, Alicja, Oliwia, Daniel i Justyna, czyli zespół 5x5. Młodzi, charyzmatyczni wokaliści. W miniony piątek zaprezentowali piotrkowskiej publiczności piosenki z list przebojów dwóch minionych dekad. I co ciekawe, nie był to przecież ich pierwszy występ, a zapowiedzieli debiut. Jaki? Tym razem taneczny. Energii na scenie tego wieczoru nie brakowało. Koncert otworzył utwór Lady Gagi Bad Romance. I tu młodzi wokaliści już od pierwszych dźwięków pokazali, że będzie energetycznie i jak przystało na utwór Lady Gagi z charakterem. Światowych hitów z list przebojów podczas tego koncertu było wiele. Hitów, które towarzyszyły młodym wykonawcom w dzieciństwie i były im doskonale znane. Na próbach przypominaliśmy sobie dużo takich sytuacji, do których piosenek tańczyliśmy, do których się bawiliśmy. Myślę, że taka narracja muzyczna dla naszego życia, tego kiedy byliśmy właśnie dziećmi, jest bardzo dla nas taka ważna i przez to, że my jesteśmy sami wokalistami, to też niejako kształtowało tą drogę, którą dalej obraliśmy i dlatego ten koncert jest dla nas bardzo ważny. Młodzi wokaliści dali się także poznać z tej romantycznej i melancholijnej strony, a utwory, które wykonywali tego wieczoru, znajdowały się także na pierwszych miejscach ich prywatnych list przebojów. Piątkowym koncertem udowodnili, że drzemie w nich jeszcze wiele talentów. Obok wokalnych popisów zaprezentowali także swoje taneczne umiejętności. Dziś to wszystko w informacjach. Za chwilę magazyn Nasze Miasto, Nasze Sprawy. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanego tygodnia. Do widzenia. Dziś w magazynie o programie wspierania osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, czyli o programie Urzędu Miasta Razem Możemy Jeszcze Więcej. Aż blisko 7 milionów złotych stanowi unijne dofinansowanie. Dzięki najwyżej ocenionemu projektowi kontynuowana i rozszerzana będzie opieka i wsparcie osób niesamodzielnych. O programie Razem Możemy Jeszcze Więcej, jego celach i działaniach mówiono podczas czwartkowej konferencji prasowej. Nasz projekt Miasta Piotrkowa Trybunalskiego był najlepiej, najwyżej ocenionym ze wszystkich. Składaliśmy do samorządu województwa łódzkiego, a ściślej mówiąc do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dlaczego spotykamy się w tym miejscu? Ano, jednym z partnerów i tym największym beneficjentem tego programu jest Stowarzyszenie Szansa i pani dyrektor obecna tutaj jest gospodynią dzisiejszego spotkania, ale oprócz tego stowarzyszenia są z nami również inni partnerzy. To jest Stowarzyszenie Przyjaciół Mam Sąsiada i Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Otóż całkowita wartość projektu to prawie 8 milionów złotych, 7,6 miliona złotych, z czego my jako miasto musimy wyłożyć 1 000 000 złotych. Pozostała kwota jest to właśnie to dofinansowanie w ramach tego projektu. Jeszcze raz chcę podkreślić właśnie to, że nasze miasto zostało ocenione, nasz projekt został oceniony najwyżej, dlatego dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tego projektu z stosownej dokumentacji. Ten projekt obejmuje różne grupy wiekowe i różne grupy wiekowe zagrożone wykluczeniem różnego typu. Są to różne grupy wiekowe od dzieci, przez młodzież, przez osoby dorosłe, jak i również seniorów.
Chciałabym po pierwsze pogratulować tym osobom, które pisały projekt. Ja wiem, jak piszę projekty i wiem, jak to jest trudno, a znaleźć się na czele listy rankingowej to jest jeszcze trudniej. Fajnie, że udało nam się wejść w ten projekt, że będziemy mogli poszerzyć swoją ofertę dla dzieci niepełnosprawnych. Zaletą tego programu tak naprawdę jest to, że ona obejmuje tak naprawdę dzieci od małego. Tu widzę, że są inne programy, które idą w tą przyszłość, czyli emerytalno-rentowe. Czyli cały program zakłada od urodzenia do zmierzchu. Także to jest niezwykle cenne i tak jak nawet tutaj przed spotkaniem rozmawiałyśmy króciutko na temat tego, kto co robi, to myślę, że nawet wartością dzisiejszego spotkania również będzie to, że możemy nawzajem przekierować sobie swoich beneficjentów do innych działań, bo tak naprawdę wszyscy tutaj działamy na rzecz grup wykluczonych. I one naprawdę to znajduje się czasem ze względu na wieku, na dysfunkcję rodziny, na niepełnosprawność. Także fajnie, że przepływ tak naprawdę tych osób i pomoc, która tutaj w tym projekcie jest zagwarantowana, może być tak naprawdę świadczona przez nas i to wspólne spotkanie, myślę, jest taką cenną wartością i fajnie byłoby, żebyśmy się spotkali już tak na roboczo, co kto robi i jak sobie nawzajem możemy pomóc. Myślę, że to jest ta wartość dodana do dzisiejszego spotkania. Projekt zakłada wsparcie dla różnych grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Składa się on z 9 przedsięwzięć realizowanych przez instytucje miejskie i społeczne, a są to działania: Klub Wsparcia dla Osób Niesamodzielnych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Partner, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Szansa. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania od poniedziałku do piątku, Partner, Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w soboty, usługa zlecona. Wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, Partner, Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, partnerzy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Nowy oddział środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej Bartek, Klub Seniora, Partner, Stowarzyszenie Mam Sąsiada, Klub Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Partner, Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Mieszkania Wspomagane, Partner, Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Piotrków Trybunalski na projekt pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 6,5 miliona złotych. Wkład własny to nieco ponad milion. Dzięki tym środkom uda się wesprzeć nawet 500 osób, które czekają na wsparcie. Zadania wspierające osoby niepełnosprawne i wykluczone będą realizowane przez 3 lata. Nabór osób chętnych prowadzić będą placówki odpowiedzialne za konkretne wsparcie.